Witam. Dzisiaj chcę Państwu pokazać radio firmy Blaupunkt, które ma do sterowania pilocika. Proszę, to jest pilocik do sterowania tego urządzenia, które się bardzo przydaje. Radyjko ma dwa głośniczki. Może tył. Antenę ma ładną. Wejście ładowarki USB typu A, 5V, słuchaweczki, aux in, karta SD, USB, na przykład do pendrive'a, tryb żuwania lub nie i kontroleczka ładowania. Jeszcze tu jest taki odwrót od spodu, nie wiem po co to potrzebne, ale może na mietle by go powiesić, by miał grać czy co, nie wiem, na jakiś kij nabić. Jeszcze pokażę taki, o, radyjko już było na ziemi, mój synek rzucił, ale radyjko gra, nadal. Do tego jest taki przewód jacka, 3,5 mm, można użyć tego radyjka jako wzmacniacza, podłączyć smartfona czy laptopa. Ładowareczka sieciowa. Tu jest od telefonu, tu zwykłe USB. A tu mini USB, typu to stare A. Czas ładowania 4 do 6 godzin. Do tego jest instrukcja w języku polskim. Zapakowane to było w takim kartoniczku. Jak ktoś tam komuś coś to mówił, kartonik, Blomba oryginalna, Blaupunkta. To też jeszcze jest skrót instrukcji po polsku. Może krótki opis techniczny tego sprzętu. No radio tylko ma FM, AUX, tam pamięć USB i kartę SD odczytuje do 32 giga pojemności. Moc wyjściowa 1,5 W razy 2, czyli dwa głośniczki. Prąd stały 5V. Pojemność baterii litowej to jest 1000 mAh. No, czas odtwarzania, oni tu piszą, na zasilanie z baterii jest 4 godziny, czy to do 4 godzin. No u mnie to trochę bym się kuził z tym, bo u mnie to gra 16 godzin na połowie zakresu głosu. Na 16 sobie ustawię, bo do 32 to jest full głosu. Nie wiem, czemu mówi 54 godziny. Czas ładowania 4-6 godzin, jak mówiłem już z początku, gdy się ma bateryjka uformować, już sformatować, to 10 godzin zalecam, żeby to ładować i rozładowywać przez 3 razy do końca radyjko też. Pobór mocy 5W, w trybie czuwania 0,5W. Może jeszcze pokażę, jak się to ładuje. Kontroleczka tu jest z tyłu. Odładowania, ona się zapali, jak się ładowareczkę podłączy. I ją włączamy. Nie wiem, czy mi tu przewodnik starczy. Typu. Proszę, kontrolka się pali. Jak to się naładuje radyjko, to kontrolka się wyłączy. Właśnie. Może włączę to radio za pomocą tego pilocika. Oczywiście musi być tutaj włączone. Jest przycisk zasilania, włączania. Proszę. Opcja mute. Wyciszyć od razu, jak jest jakaś potrzeba. Tu można skanować z pilota. Za pomocą pilota można skanować. Nie wiem, czy to widać. Mierzę z tym już włączanie. 60 stacji można zakodować sobie na pamięć taką. Ale jestem włączę, tak, że pokażę inny kanał, jeszcze można rzucić. Jeszcze mieszkali, no to proszę. Apartamentu we Wrocławiu. No jak na nich patrzę. Coś takiego, nie wiem, co mogę powiedzieć, zupełnie się nie spodziewałam. Jestem w szoku, że tyle ludzi teraz inną jeszcze. Specjalnie dla mnie cieszyć się razem ze mną i po prostu...
jeszcze radyjko ma antenę, która się chowa i ma dobry odbiór po prostu. Bez anteny też potrafi ładnie odbierać fale radiowe. Myślę, że na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na inne moje filmy.